Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem nagrywam na zewnątrz, korzystając z ostatnich promyczków zachodzącego słońca w Piaczęcy, gdzie mieszkam. Chciałem odpowiedzieć na parę pytań, które docierały do mnie od internautów, tudzież sam sobie je zadałem, żeby rozwinąć tematy, których uważam za istotne, a których nie poruszyłem w filmikach o psychozie. Tak, oto pierwsze pytanie, które chcę poruszyć, to jak wyglądał początek mojej psychozy? Czy byłem świadkiem dziwacznych zdarzeń? Moja pierwsza psychoza, kiedy jeszcze nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego może mi się przydarzyć. Nikt w rodzinie nie miał aż takich ciężkich schorzeń urojeniowych. Zaczęła się od zakochania. To byłem w przedostatniej klasie liceum. To zakochanie było bardziej fantazyjnym uczuciem, bo było bardzo platoniczne. Mimo że wybranka tamtejsza wybranka mojej tej fantazyjnej miłości, tak to nazywam, bo nie była to prawdziwa miłość, była bardziej to miłość wyśniona. Ona faktycznie istniała, niemniej jednak brakowało mi odwagi, żeby się kiedykolwiek do niej odezwać. Byłem takim wstydliwym chłopakiem w liceum. To platoniczne uczucie w zasadzie chyba wybudowało strukturę takich nadmiernych wyobrażeń, która się przeniosła potem na inne obszary mojego życia. Byłem w takim uniesieniu, byłem bardzo aktywny w tym czasie, miałem dużo planów ambitnych. Nie mówię, że były to złe, ale były dość nierealistyczne. Nie? Chciałem uczyć się grać na perkusji, zakładać zespół. Chciałem hop-siup bardzo zrealizować takie rzeczy, których się nie da zrealizować z jednego dnia na dzień. I też to, co już wcześniej wspominałem, takie trochę mesjanistyczne poczucie temu towarzyszyło, że chcę naprawiać świat i że mam ku temu jakieś wielkie atrybuty i że będę potrafił to zrobić. Tak, że miałem takie poczucie, że właśnie tego odleciane oświecenie, jak to sobie napisałem, i euforia, czyli przychodziły takie momenty takiego wręcz duchowego uniesienia. No i takim apogeum tego było, co już było wiadomo, co się ze mną jest nie tak, co już było takie, że tak powiem, psychoza była jak najbardziej rozpoznawalna, to kiedy wpadłem w szał w moim pokoju i nawet agresywnie reagowałem na jakieś próby uspokojenia mnie moich rodziców i dotarcia do mnie. Nie będę już unikał w szczegóły, ale w każdym razie domyślam się, jaki jest sens tego pytania. Ludzie chcieliby wiedzieć, jak mogą zdiagnozować psychozy i jakoś jej zapobiec, zanim jeszcze się tak rozpęta właśnie, zanim dojdzie do tych jakichś momentów bardzo gniewnych czy szałowych, nazwijmy to. Chodzi o to, żeby jeszcze zapobiec, żeby prewencyjnie móc rozpoznać, co się z kimś dzieje i nie dać mu wpaść w tą psychozę. Może tego w zasadzie nie da się uniknąć, bo póki ta psychoza pierwszy raz się nie ujawni w tej formie, jakiej kiedy jest definiowana przez psychozę, wtedy nie będziemy wiedzieli, że musimy się leczyć. No więc tak samo jak ktoś będzie tylko w uniesieniu, a potem wróci do normalnego stanu, możliwe, że wcale nie potrzebuje, że nie ma defektu mózgu, w którym między innymi ja jestem obciążony, i że możliwe, że nie można jakby tego uniknąć, czyli jakby ten sam fakt wystąpienia psychozy jest już podstawą do dania diagnozy. O tym, czy byłem świadkiem dziwacznych wydarzeń. Mnóstwo rzeczy było dla mnie dziwaczne. Tylko to były urojenia. Tak na przykład przypomniałem sobie, że wydawało mi się, że to muzyka steruje moim nastrojem. Słuchałem głośno muzyki i strasznie ulegałem jakiejś przesłaniu, czy nawet dźwięki na mnie bardzo wpływały. No to też jest to, jakby zamyka się wszystko w tej koncepcji nadwrażliwości, o której tak dużo mówiłem w poprzednim filmiku. To jest pytanie, które mnóstwo osób mi zadaje, mnóstwo bliskich osób, które są świeżo po kryzysie psychicznym, pierwszy raz będą w szpitalu. A myślę, że gdyby odpowiedź na to pytanie była taka łatwa, to mnóstwo psychiatrów oraz psychoterapeutów straciłoby swoją pracę. Pytanie brzmi, jak uświadomić chorego psychicznie, że jest chory.
tu chciałbym poruszyć pewną sprawę, jakby, że to jakby docelowo osoba ma sobie to uświadomić. Jakby my możemy zasugerować tej osobie różne rzeczy, ale generalnie tak samo jak z uczeniem się, tak samo z uświadomieniem sobie czegokolwiek, to jest jednak proces indywidualny. Samorealizacji, to jest taki manifest samorealizacji. Każdy krytycyzm. Szczerze, nie wyobrażam sobie jakiejś złotej metody, ale jedno mogę polecić, coś co myślę, że do mnie by teraz dotarło, to praktyczny argument, w sensie powiedzieć o sobie, że to co się z nim dzieje, jest wynikiem choroby jej mózgu, że jest to zaburzenie chemii, nierównowaga neuroprzekaźników w jej mózgu i że może być ona wyrównana odpowiednim leczeniem i terapią psychiatryczną. I że konsekwencje tych dziwnych zachowań i tego cierpienia, które każdy w kryzysie przechodzi, mogą być niesamowicie złagodzone poprzez odpowiednio poprowadzoną terapię i poprzez fakt, że osoba się podda. Bo w moim przypadku tak wyglądało, że będąc w tym stanie psychozy, braku samokrytycyzmu, w pewnym momencie musiałem się poddać i powiedzieć: nie, Witek, twój świat urojeń nie jest światem ostatecznym i zaufać terapii jako nieidealny, ale najlepszy jaki mamy teraz sposób radzenia sobie z tymi schorzeniami. Więc tak, bym zalecił po prostu przedstawić choremu tą chorobę jako defekt mózgu i nie zostawiać w beznadziei, tylko powiedzieć, że ten defekt mózgu może być jak najbardziej korygowany przez pigułki, których sumienne zażywanie może dać stabilność i pozwolić normalnie żyć. Kolejny temat, który chciałem poruszyć, to związki. Związki i jakie moje psychozy miały wpływ na związki. W jednym słowie, miały tragiczny wpływ. Nie będę wnikał w konkretne przykłady, nie będę oczywiście wymieniał żadnych imion, szczegółów. Myślę, że to jest coś, o czym się bałem powiedzieć wcześniej, bo to jest bardzo osobiste i też stawia mnie w złym świetle. A też do końca nie miałem pewności, czy faktycznie moja choroba miała wpływ na moje zerwania, moje przerwy, na moje po prostu na kryzysy w moich związkach. Teraz wiem, że jak najbardziej miała, bo decyzję o porzucaniu swoich partnerek podejmowałem nie biorąc leków. Nie mówię, że to jest stuprocentowo pewne, że to by się nie stało, gdybym te leki brał, bo to wcale nie jest takie pewne. Niemniej w momencie właśnie napędzającej się psychozy powstaje taki indywidualizm. Stajemy się bardziej indywidualistyczni i chcemy po prostu wojować świat. I często się zdarza, że nie ma w tym świecie miejsca dla osoby bliskiej, ukochanej. I doszukujemy się wad w tej osobie,
I owocuje to zerwaniem związku. Ktoś napisał w komentarzu, że ty stary, ale zazdro, masz taki darmowy haj, prawda, bez narkotyków. Szczerze oddałbym ten haj bardzo chętnie, gdybym też jednocześnie oddał te całe cierpienie, które przeszedłem przez chorobę psychiczną. Więc nie wyciągałbym takich pochopnych fascynacji chorobą psychiczną. Szczególnie, że mnóstwo ludzi trafia po narkotykach do szpitali psychiatrycznych i nieraz sobie rujnują mózgi tym właśnie narkotykami. Niemniej chyba haj jest właśnie dlatego hajem, bo mija. Gdybyśmy cały czas byli na haju, to nie nazwałby się już hajem. Musiałby być jakiś uber haj, który mógłby go zastąpić. I niemniej wiem, że te przeżycia, które miałem, które często zahaczały, wręcz dobrze, nie będę już tam przebierał słowa, były wręcz mistyczne. Były nieraz doświadczeniem Boga, zbliżeniem się do czegoś niepoznanego i czymś bardzo unoszącym, wznoszącym. Były opłacone niestety tym drugim biegunem. I czy zawsze tak musi być? Nie sądzę. Żyli mistycy, którzy pewnie nie błądzili, albo którzy byli gotowi na te przeżycia, które do nich dotarły. No, ja na chwilę obecną uważam, że muszę brać leki i w tym upatruję swoją stabilność. Może w przyszłym wideo powiem o tym, co mnie motywowało w kolejnych iteracjach do porzucenia leków i jak to było, że ta psychoza wracała. Dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę. Subskrybujcie, jak macie ochotę, lubcie, jak wam się podobało i znajdujecie jakąś wartość w tym, co do was mówię. I bądźcie zdrowi. Dobra, koniec o robaczku, dygresji, to się wytnie.